Magda Narożna pilnie trafiła na stół operacyjny. Zaapelowała do fanów. Magda Narożna przekazała właśnie pilnie wieści na temat stanu zdrowia. Gwiazda Disco Polo za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjawiła, że czeka ją operacja, którą się bardzo stresuje. Jak się okazuje, to nie jedyne złe wieści. Magda Narożna, sprawdź, od lat jest jedną z popularniejszych wokalistek wykonujących muzykę disco polo. Gwiazda pięknych i młodych sławę zyskała za sprawą udziału w muzycznym talent show Must Be The Music, a następnie wraz z zespołem wylansowała wiele hitów. Popis swoich umiejętności dała również na scenie programu Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie pojawiła się w 14. edycji. W ostatnim czasie o 35-latce głośno jest również ze względu na medialny konflikt z byłym mężem, Dawidem Narożnym. Ostatecznie Magda za zniesławienia i obelgi ze strony ex otrzymała oficjalne przeprosiny. Teraz okazało się, że również ze zdrowiem Magdy nie jest najlepiej i pilnie musi przejść operację. Magda Narożna pilnie trafiła na stół operacyjny. Złe wieści. Magda Narożna właśnie zamieściła w sieci zatrważające nagranie. Wokalistka wprost przyznała, że w ostatnim czasie mierzyła się z dużym stresem, zmęczeniem i zaniemogła. Gwiazda estrady powiedziała, że w najbliższym czasie nie może koncertować i nie uda jej się wziąć udziału w maratonie, do którego się przygotowywała od kilku miesięcy. W sobotę nie będę w stanie zagrać koncertu, w niedzielę nie pobiegnę na moim wyczekanym półmaratonie, do którego tak długo się przygotowywałam, ale już nie chcę się tym przejmować, bo nie to jest ważne, powiedziała na Insta Stories. W tej samej publikacji 35-latka przyznała, że pilnie musi przejść operację, a problemy zdrowotne bardzo ją martwią. Jestem taka jakoś rozbita. Za dużo się przejmuję tym, co się będzie działo. I uwaga, ja nie chcę tutaj robić żadnej sensacji, jutro czeka mnie operacja i bardzo się nią stresuję, przyznała. Piosenkarka zaapelowała również do swoich fanów i poprosiła, by ci dbali o siebie, w szczególności o zdrowie psychiczne. Chcę wam tylko powiedzieć, żebyście dbali o siebie. Przede wszystkim o zdrowie psychiczne, bo mnie ostatnie lata wykończyły tak bardzo i ten stres tak mi dał popalić, że teraz niestety muszę podreperować swoje zdrowie, poprosiła.